Cześć, witam Was. Muszę przyznać, że trochę brakuje mi treningów z Wami. Do tego stopnia, że postanowiłem przeprowadzić cykl treningów online, dopóki sytuacja się nie unormuje. Pewnie zdarza się Wam wychodzić na zewnątrz, biegać, jeździć na rowerze. Dlatego nogi są w formie, przynajmniej u mnie tak jest, ale trochę w tyle pozostaje góra, mięśnie obręczy barkowej, brzucha, ramion, baseny zamknięte, nie ma jak popływać. Trening na siłowni też odpada, trzeba sobie jakoś radzić w domu. Postanowiłem, że spróbujmy może razem pobawić się w takie wezwanie. Każdy piątek trenujemy razem. Postaram się, aby treningi odbywały się albo na żywo w formie relacji, lub będę je z niewielkim wyprzedzeniem nagrywał, a później wrzucał. No i co? No i liczę, że dzięki temu i ja trochę potrenuję i się wzmocnię i Wy. Także zapraszam do zabawy, do treningu. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, popracujemy nad mięśniami obręczy barkowej, ramion oraz stabilizacja i mięśnie brzucha. To są dzisiejsze nasze zadania. Zaczniemy oczywiście standardowo od rozgrzewki. Co dzisiaj będziecie potrzebować? Wiadomo, woda, ręcznik. Pewnie każdy z Was ma w domu stół. Też się przyda. I krzesło. Ja mam takie, w zupełności wystarczą. I to jest wszystko, co do dzisiejszego treningu jest nam potrzebne. Także spokojnie przygotujcie sobie co trzeba i działamy. Będziemy ćwiczyć w czasie rzeczywistym, także możecie ze mną ćwiczyć, ze mną odpoczywać. Będziemy wykonywać ćwiczenia w seriach 45-sekundowych. Możecie troszkę skracać i wydłużać nieco przerwy. Jedziemy, nie? No to dobra, zaczynamy od rozgrzewki. Truchtamy w miejscu. Założenia ramion. Do tyłu. Na przemian, prawa przód, lewa tył, może dacie radę, kiedyś już to było, nie? Zmiana. Algarski. Pięta do pośladka, skipce. Pa. I do przodu, i do boku.
składy. Pamiętamy o nogach, kolana nad stopą, plecy wyprostowane, biodra w tył, tak jakbyśmy siadali na krześle. Dłonie na biodra i góra dół. 8 razy, 2, 3, 4, 6, 7, 8, zmieniam nogę i jedziemy. Raz. Wiem, miało nie być na nogi. Spokojnie. Tylko rozgrzewka. Później klata, później łapa, bary, to co lubicie najbardziej. Luźno, podpór, stabilizacja, brzuch wciągnięty, pośladki lekko napięte i bieg podporze. Schodzimy sobie na przedramiona i wychodzimy w górę kilka razy na zmianę. Tutaj cały czas napięte mięśnie, stabilizacja. Do przodu. Możemy się jeszcze troszkę rozciągnąć. Wypychamy sobie leciutko łokciem kolano na zewnątrz. Unosimy rękę w górę. Otwieramy pozycję. Dobra. Zmiana. Możemy sobie spróbować unieść jedną nogę w górę, przeciwną dłoń w przód. Troszkę jeszcze tutaj poćwiczyć sobie równowagę, stabilizację i przeciwna. Oczywiście ręka przeciwna, noga przeciwna. Wzrok najlepiej skierować w jeden punkt i chwilę sobie wytrzymujemy w tej pozycji. Dobra. Część główna, łyk wody, w części głównej wykonamy sobie ćwiczenia w takich duetach, można powiedzieć. Będziemy wykonywać na zmianę ćwiczenie numer 1 i ćwiczenie numer 2. Zaczniemy od ćwiczeń z wykorzystaniem stołu, więc odsuńcie sobie krzesła, znajdźcie troszkę miejsca. Będziemy starać się ćwiczyć 45 sekund, 30 sekund, odpoczynek i zmiana ćwiczenia. I tak po każdym zadaniu. Jedziemy. Pierwsze ćwiczenie, pozycja wyjściowa. Opieramy się o stół. Nogi na szerokość bioder, spięte mięśnie brzucha i próbujemy sobie wykonać ugięcia ramion. Uwaga, jedziemy, hop. Oczywiście ćwiczenie możecie sobie stopniować, jeżeli staniemy troszkę dalej. Będzie nieco trudniej, podejdziemy troszkę bliżej, to też będzie to inne zadanie, więc tutaj nieco możecie sobie stopami ustawić tą trudność. Jeszcze jedziemy, jeszcze
5 razy. Ostatnie 10 sekund. 4, 3, 2, 1. Dobra, luz. I 30 sekund odpoczywamy. Znowu możemy sięgnąć po pół wody. No. Już przechodzimy, przyjmujemy pozycję do drugiego ćwiczenia. Wchodzimy pod stół, łapiemy ramiona na chwyt, unosimy do góry biodra, plecy prawie do podłoża i próbujemy się podciągać. Uwaga, 3, 2, 1, jedziemy. Raz. Dwa. Tutaj też stopniować sobie możemy trudność, oczywiście. Możemy nogi wyprostować na przykład i wtedy podciągamy się większą, bo potrzebujemy więcej sił. A teraz to jest odrobinę łatwiej. Wiadomo, nie jest to co drążek, ta sama wygoda, ale można tutaj wykonać sobie właśnie takie ćwiczenia bez problemów. Jeszcze jedziemy. Jeszcze 4 razy. Jeszcze 3. Jeszcze 2. Jeszcze jeden, dobra. Luz. No i znowu przerwa. I za chwilę powtarzamy pierwsze ćwiczenie. Takie serie. Takich serii wykonamy sobie dzisiaj 3. Znowu pompeczki. 10 sekund, uwaga. Gotowości. 5, 4, 3, 2. Jeden, no i pompujemy, jedziemy i trzymamy spięty brzuch, spięte pośladki, stabilizujemy tułów, stabilizujemy pozycję, chwyt tak delikatnie, szerzej niż barki, no nie ogranicza szerokość stołu, mam akurat taką 80, ale w sam raz. Tak, na moje parametry. Jeszcze 10 sekund. Jedziemy. Możecie końcówkę troszkę przyspieszyć. Jeszcze 4. 3. 2. 1. Pięknie. Dobrze. No, tego mi było trzeba właśnie. Lenistwo basenowe nie służy. 10 sekund. I druga seria. Jedziemy. Uwaga. Znowu na chwyt. 5, 4, 3, 2, 1 i hop. Bardziej mięśnie grzbietu, biceps. Jak sobie złapiemy troszkę węziej, bardziej tutaj ramiona, troszkę szerzej, bardziej popracujemy łopatkami, to wtedy mięśnie grzbietu. Dobra, 10 sekund i ostatnia, trzecia seria. Uwaga, 3, 2, 1 i hop, jedziemy. Wydech.
jeszcze 4, jeszcze 3, 2, 1, dobra, jest, 45. Wiadomo, tak jak mówiłem, czujecie, że brak gdzieś mocy pod koniec, możecie nieco zwolnić, czy te ćwiczenia sobie nieco skrócić, na przykład do 30 sekund i nieco dłużej odpoczywać. No i trzecia seria, znowu włazimy pod stół. O, siadamy sobie wygodnie, opieramy się tutaj na chwytem, 4 sekundy i startujemy, uwaga, 3, 2, 1, no i dajemy, jeszcze raz, hop, raz, 2, 3, optymalnie, około 15, powtórzymy. Pierwszy zestawik, dwa ćwiczenia. Teraz przejdziemy do dwóch kolejnych. Wykonamy sobie ćwiczenia na mięśnie ramion, na triceps, na prostownik stawu łokciowego. Można zrobić z dwoma krzesłami, wtedy jest troszkę wygodniej, bo mamy, nie musimy mocno tutaj ściągać ramion, szczególnie jeśli was nieco ogranicza ruchomość. Ale można też na jednym. Także albo dwa, albo jedno krzesło. No i co? I spróbujemy najpierw pompeczki wykonać. A drugie ćwiczenie wykonamy sobie z ręcznikiem. Zaraz wam pokażę, jak będziemy je robić. Zaczynamy od tego pierwszego. O, dłonie na krzesłach. Podchodzimy sobie nogami. Brzuch trzymamy w pozycji. I zaczynamy ugięcia ramion. Uwaga. 3, 2, 1 i o, jedziemy. O, w ten sposób. Pracujemy sobie triceps, ramiona. Ok, luz, chwilę odpoczywamy. Krzesła można troszeczkę odsunąć gdzieś tutaj, żeby nam nie przeszkadzały. No i ręcznik. Można je troszkę wytrzeć. Najlepiej robić to ćwiczenie na panelach albo na płytkach. Na dywanie może być ciężko. Będzie to takie ćwiczenie ramiona plus tutaj mięśnie brzucha. Wykonujemy pozycję wyjściową, nogi wyprostowane w kolanach, plecy wyprostowane, biodra w górze. Puszczamy biodra w dół, ugięcie ramion i wypychamy biodra w górę. Jedziemy, próbujemy. Jeśli czujecie, że jeszcze taka pompka troszkę jest ponad wasze siły, możecie robić sam ruch przyciągania prostych nóg i unoszenia bioder. Tak, jeszcze 5, jeszcze 4, jeszcze 3, 2 i ostatni. Ok. Luz. No i znowu około 30-sekundowa przerwa. Jeśli czujecie,
że ćwiczenia są dość wymagające, no to po prostu możecie sobie te serie, tak jak już wcześniej powiedziałem, zrobić nieco krótsze, skończyć nieco wcześniej. Dobra. Przerwa około 30 sekund, nie musimy patrzeć tak zegarkiem w ręku, ważne, żeby oddech troszkę się uspokoił i te mięśnie nam trochę odpoczęły. Jedziemy. Uwaga, 4, 3, 2, 1 i druga seria. Ostatnie. Luz, luz. Powinniśmy czuć pod koniec każdej serii, że już te mięśnie zaczynają nas delikatnie przypiekać, że zaczyna być już to wszystko trochę wymagające. No i drugie ćwiczenie z tego pakietu. Sekund i zaczynamy. Uwaga. 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Okej, wystarczy. Możecie odpocząć. Muszę przyznać, że nie jestem w najlepszej formie, ale liczę, że dzięki tym treningom to się zmieni. No i dalej. Trzecia seria. Gotowi? 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Odpoczywamy. Regeneracja, ważna sprawa. Muszą mięśnie dojść do siebie. No i jeszcze po raz trzeci powtórzymy ćwiczenie z ręcznikiem. Jak tam? Jako tak, nie? Dobra, jedziemy. Pozycja ramiona na szerokość, troszkę szerzej nawet niż szerokość barków, no bo to bardziej klatka piersiowa. 3, 2, 1 i ogień. Żona się ucieszy, bo troszkę tutaj zawsze tym ręcznikiem i wypoleruje. Dobra, dam wypoleruję.
Jeszcze 6 razy. No. Jeszcze 5. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Ostatnie 2. I ostatni. O, luz. Super. Bardzo dobrze. Udało się wykonać pierwszą część treningu. Mamy już 12 serii. Teraz, żeby troszkę tutaj obręcz barkowa, ramiona, nadgarstki, bo te ćwiczenia mocno przeciążające nam odpoczęły, to poćwiczymy troszkę mięśnie brzucha. Możecie na tym ręczniku się położyć albo na panelach, jak uważacie, lub na macie jakieś, jeśli macie. No i poćwiczymy sobie deseczki teraz. Planki dobrze znacie z zajęć. Zrobimy sobie jedną serię klasyczną na przedramionach, przodem, leżąc przodem. Później na boku, jednym i drugim, wykonamy ćwiczenia w seriach. Zrobimy sobie 3 serie po 30 sekund, czyli przód, przerwa 15 sekund, bok, przerwa 15 sekund, bok. I znowu troszkę dłuższa przerwa i od początku, dobra? 3 serie, jedziemy. Kładziemy się. Przedramiona. 3, 2, 1 i jedziemy. Pamiętamy, spiąć brzuch, nie puszczać nisko bioder, nie robić takiej pozycji, tylko cały czas pośladki, brzuch napięte, głowa luźno. Można sobie dłonie trzymać razem, można obok. I te 30 sekund. Oddycham. No jeszcze 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Sekunda. Ok. I luz. Chwilę odpoczywamy. Obracamy się na bok. Dokładnie tak. Dwie nogi. Obok siebie można położyć jedną na drugą. 3, 2, 1 i hop, i trzymamy. I tutaj też ważna jest linia ciała. Jeszcze 3, 2, 1. Luz. Tak. Dobra, już jestem z powrotem. Kurier przeszkodził. Druga strona, deseczka, drugi bok. Sorry, będę do was tyłem, ale to może nawet lepiej. Uwaga, 3, 2, 1 i hop. Trzymamy, trzymamy. Jeszcze 15. Jeszcze 10. Dawaj, dawaj, biodra w górze, nie puszczamy, nie puszczamy. 3, 2, sekunda, bomba, luz. Dobra. Powolutku wracamy do tej pozycji wyjściowej, pierwszej. Czyli znowu deseczka na przedramionach, ok? To jedziemy. Druga seria. 3, 2, 1 i hop. Luz. Bardzo dobrze.
mówić o czasie, ale to moje początki w branży online, więc próbuję sobie wyobrazić, że tu jesteście, ale czasami o tym zapominam. Dobra, noga na nogę, 3, 2, 1 i hop. Jakoś ja mam tak, że na tym prawym boku jest mi trudniej, nie wiem czy. Na lewym mogę trzymać i trzymać, na prawym 3, 2, 1, uff, dobra, luz i zmieniam stronę. Ile to miało być? 30? Luz. Dobra. No. No i jeszcze jedna. 30 sekund. Jedziemy. Trzy, dwa, jeden i... Hop! Pilnujemy brzucha, pilnujemy tyłek cały czas lekko w górę. Kontrola. 2, 1, ekstra luz. I obracamy się na bok. Przed ramię. Jeśli czujecie, że już jest ciężko, to możecie sobie drugą ręką pomóc w ten sposób. Dobra. 3, 2, 1 i hyc. Jedziemy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, ok, luz, pięknie, no i trzecia seria, przed ramię, na miejsca, do startu i hop. I luz, dobra, bomba. Ręcznik na chwilę można sobie zwinąć, tak jak wcześniej go mieliśmy. Dlaczego? Dlatego, że teraz całość, wszystkie ćwiczenia powtórzymy sobie takim jednym, w jednym ciągu. Czyli ćwiczenie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte oraz te deseczki, które przed chwilą wykonaliśmy, czyli mamy 6 ćwiczeń, troszkę krócej, bo po 30 sekund, ale pomiędzy nimi wykonujemy przerwy nieco krótsze, bo 15-sekundowe. Tak? No to zaczynamy. Były pompeczki, więc wracamy do tych pompeczek. Po wykonaniu tych ćwiczeń, później jeszcze tylko kilka zadań na mięśnie brzucha i już rozciąganie. Więc wiele nam nie zostało, mobilizujemy się
i jedziemy. 3, 2, 1 i hop. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, dobra, 15 sekund plus, przerwa krótsza niż wcześniej, więc już się powoli szykujemy do tego drugiego ćwiczenia. Uwaga, 4, 3, 2, 1 i hop. Ostatni. Jest. Super. Dobrze, że tylko po jednej serii, nie? Trzecie. Znowu krzesła i znowu tricepsy. Tak jak mówiłem, te przerwy nie muszą być aż tak aptekarskie, ale staramy się trzymać około założonych czasów. 3, 2, 1 i jedziemy. 30 sekund ugięcia. Raz, dwa, trzy. Teraz robię, widzicie, troszkę inną wersję, bo nogi wyprostowane i tyłkiem prawie do podłoża. Możecie spróbować. Troszkę chyba jest trudniej. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I ostatni. Dobra. Super. Krzesła się mogą wrócić na miejsce. Nie będziemy ich używać więcej. No i ostatnie ćwiczenie. Ostatni. Z tej grupy, bo za chwilę jeszcze deseczki, ok? No to jedzie. Uwaga. 4, 3, 2, 1, gotowi do startu i hop. No, jak wiecie, jak pamiętacie pewnie na przykład na piłce robiliśmy takie ćwiczenie, zdarzało się też na TRX-ie, a tutaj wykorzystujemy sobie po prostu ręcznik. Też daje radę. Jak się nie chce dobrze ślizgać, to można panele troszkę napuścić. Dobra. Jest. No i, no i deseczki, dobra? Już nie dużo zostało. A tą pierwszą transmisję tak. Pierwszą, drugą. Postaram się, aby treningi nie były jakieś mega długie i trudne, żebyście się nie zniechęcili, bo liczę na Was i na Wasze wykonanie tych zadań. Jedziemy. 3, 2, 1, deseczka. Teraz, jak czujecie się na siłach, możemy pominąć przerwę. Spróbować przejść od razu z jednej pozycji do kolejnej. Tych 30-sekundowych odcinka, dobra? Jeszcze 3, 2, 1 i próbujesz teraz od razu na bok. Nie opuszczamy w ogóle bioder. Ręka w górę i próbujemy trzymać dalej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Chciałbym to zobaczyć, powiem szczerze. Mam nadzieję, że jakieś zdjęcia albo krótkie nagrania podrzucicie. 3, 2,
Jeden, dobra. O, i od razu drugi bok. Tutaj mówiłem. Jeszcze trzymaj. 10 sekund. Pamiętam o biodra w pozycji. 3, 2, 1, luz, dobra. No i teraz się Wam spodoba. Leżenie tylko. O, tak jest. Super, leżymy sobie wygodnie. Zrobimy jeszcze serię ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha. Nie będziemy wymyślać, będą to dość proste ćwiczenia. Zaczniemy sobie od skłonów tułowia. Możemy dłonie skrzyżować na klatce piersiowej, nogi ugięte w kolanach. Delikatnie wychodzimy w górę i powoli wracamy. Nie robimy pełnego przejścia do siadu, tylko tutaj spięcie tych mięśni brzucha. Nie kładziemy się do leżenia tyłem, tylko delikatnie wracamy i powolutku wykonujemy przejście do skłonu. Dobra? Jedziemy. 3, 2, 1 i o. 45 sekund. Pamiętamy o wydechu. Zaokrąglamy plecy. Staramy się nie ciągnąć głowy, nie pracować nią, tylko skupić się tutaj na mięśniach brzucha. Możecie położyć dłoń, wyczuć jak pod tą niewielką faltką tłuszczową spinają się nasze mięśnie brzucha, które na lato troszkę się pokażą. Miejmy nadzieję, nie? Jeszcze 3, 2, 1, luz, dobra? Teraz ramiona wzdłuż tułowia. Leciutko wpinamy brzuch i próbujemy sięgać. Raz do jednej, raz do drugiej stopy, wykonując taki skłon w płaszczyźnie czołowej. Widzicie? Raz tutaj jedną, raz drugą stopę. Ćwiczymy, ćwiczymy. I już końcówka. Jeszcze 10, 8, 6, 4, 2, 1. Dobrze liczę, nie? 6, 4, 2, 1. No i co teraz? Jeszcze jedno takie ćwiczonko. Bardziej na dół. Nogi mogą być lekko ugięte. Staramy się wychodzić w górę, przechodzić do świecy. Wypychać biodra w górę. I jedziemy. Lekko sobie pracujemy nogami. Chodzi, nie? Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Luz. Super. No i co? Spróbujemy jeszcze raz taką serię wykonać, ok? Gotowi? 4, 3, 2, 1 od początku. Ćwiczenie pierwsze. Skłony. Batmanie, już na chwilę, na mało, na balkon, jeszcze 3 minuty potrzebuję. Dobra? Chodź, zobaczymy nasze
3 minuty, dobra? Jeszcze 5, jeszcze 4, 3, 2, 1, ok. Rozluźniam trochę. I spłaniam do boku, jedziemy. Raz. Zobacz, jeszcze 10, 5, 4, 3, 2, 1, okej, luz, krótka przerwa, 10 sekund i ostatni, uwaga, i raz. Jeszcze ostatnie 5 razy. Istna końcówka. 4, 3, jeszcze 2. Ostatni. Jest. Finito. Chwilę łapię na oddech. Łyk wody. No i jeszcze troszkę się porozciągamy, mięśnie brzucha, ramiona, obręcz barkową. Taki krótki zestaw, 3-4 minuty, dzięki, że poćwiczyliście dzisiaj ze mną. Zaczynamy z klęku odpartego. I luźno, luźno puszczamy biodra do przodu. Spinamy pośladki, dociskamy, rozciągamy sobie mięśnie brzucha. Siadamy sobie na pięty, ramiona daleko do przodu, głowa nisko, rozciągamy sobie. Jeszcze raz możemy to powtórzyć. Wciągnąć się biodra. Przez ramiona. Ramiona rozciągamy. Jedna noga w tył. Drugą sobie uginamy w kolanie, stopę lekko do wewnątrz, schodzimy na przedramiona, rozciągamy sobie
pośladek. Jeśli macie siedzaciela, to możecie ramiona wyprostować, obniżyć pozycję i chwilę wytrzymać. I to samo druga strona. Stopa. Schodzimy w dół. No cóż, nie jest to moja najmocniejsza strona. Ale stretching, rozciąganie, ważna sprawa. Więc nie zapominajmy o tym w każdym treningu. Taki akcent właśnie na zakończenie, na rozluźnienie, fajnie sobie wprowadzić. O, nogi szeroko. Rozkrok. Stajemy chwilę w skłonie. Próbujemy złączyć stopy. I jeszcze chwilę zostać sobie luźno w skłonie. Powoli, powoli się prostujemy. Ramię przed sobą. Mam nadzieję, że czujecie się lepiej, dotlenieni. Troszkę zmęczeni, ale odpoczęliście duchowo. Będziecie efektywnie pracować. Rozciągnij klatkę piersiową. Szeroko wdech. Z przodu zaokrąglić plecy, wydech i jeszcze raz wdech, plecy okrągłe, ostatni raz wdech i z przodu rozluźnienie. Nie jesteś Batmanem? I luź na wdech. I wydech. Jeszcze raz. Brawo, brawo. Prawie dzięki za trening, za to, że byliście dzisiaj, za to, że troszkę zrobiliście coś dla siebie. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, że was to zmotywuje, zmobilizuje. No i póki nie będziemy mogli wrócić do normalnych treningów, w normalnych warunkach, czyli w klubach, w salach, tam gdzie się widzimy, no to zachęcam do trenowania ze mną. Postaram się, aby co tydzień pojawiał się troszkę inny zestaw ćwiczeń, ale żeby on był dostosowany do tego, co macie w domu, czyli żeby nie wymagał rozmaitego, różnorodnego sprzętu. Tyle, dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, mam nadzieję, że się widzimy.